Można powiedzieć, że odrodziłeś się teraz w lidze duńskiej po tym pobycie we Włoszech. Jeśli miałbyś ocenić ligę polską i ligę duńską, są one podobne? No zgadza się, odżyłem gdzieś tam po tej przeprowadzce. Ja, jak i moja rodzina, czujemy się dobrze w Kopenhadze, piękne miasto. Mamy super warunki stworzone do życia i do grania. Także cieszę się, że jestem w tym miejscu, a jeżeli chodzi o ligi, to są bardzo podobne. Brentwood ma bardzo dobrych kibiców. Wiele osób jeździ na wyjazdy, u siebie też wiele kibiców przychodzi. Sam styl grania też jest bardzo, bardzo podobny. Są mecze na bardzo wysokim poziomie, są mecze troszkę gorsze. Myślę, że jest to bardzo porównywalna liga do ligi polskiej. Jak w duńskich mediach pisze się o polskiej reprezentacji? Nie znam duńskiego. Jest to trudny język do nauczenia się. Ułatwieniem jest to, że komunikujemy się w języku angielskim. Cały kraj mówi w języku angielskim, dlatego gdzieś nie wiem, co piszą w duńskich mediach. Natomiast wiem, co mówią chłopaki z szatni o polskiej reprezentacji. Jest duże zainteresowanie chłopakami z naszej reprezentacji. Często są pytania odnośnie tam różnych piłkarzy. I z zainteresowaniem śledzą to, co dzieje się na boiskach z udziałem polskich piłkarzy. A kogo najbardziej się obawiają? Wiadomo, Roberta. Robert gdzieś tam jest na pierwszym planie często. Często właśnie zadają pytania Roberta, także największe obawy są z jego strony. Pamiętasz, kiedy dostałeś pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji? Pamiętam takie rzeczy. Gdzieś tam się pamięta. Zapadają w pamięci. Było jeszcze, jak grałem w Karpi, tak? Początki Karpi. Jeszcze liga się nie zaczęła, także było to też troszkę dla mnie zaskoczenie, że dostałem telefon od trenera i poinformował mnie, że zaprasza mnie na zgrupowanie. Był to wielki dzień w moim życiu. Zaraz wszystkich znajomych poinformowałem o tym, co się wydarzy, także był to ważny dzień i bardzo miły w moim życiu. Ale bardzo byłeś zdziwiony? Przecież świetnie dawałeś sobie radę w Ekstraklasie, byłeś królem strzelców. Zgadza się, ale pojechałem do Włoch i jeszcze liga się nie zaczęła. Gdzieś tam były jakieś sparingi, w których tam z jakimś słabszym zespołem gdzieś tam strzeliłem bramkę, później z lepszymi było troszkę gorzej. Wiadomo, okresy przygotowawcze nie są tak obiektywne jak mecze ligowe, tak? Zawsze gra się na jakimś tam zmęczeniu i różnie one są oceniane, ale trener zdecydował się dać mi szansę, mimo tego, że gdzieś tam nie miałem okazji pokazania się w meczu ligowym, i to było w pewnym stopniu zaskoczenie. A jak przyjęli cię koledzy z reprezentacji? Był jakiś chrzest? Nie, chrztu nie było, ale raczej dobrze. Wielu chłopaków już wcześniej znałem i z boisk ligowych, i z kilkoma miałem okazję być w jednej drużynie, także z aklimatyzacją nie było problemu. Dorobek strzelecki masz bardzo dobry. Zaraz przed zgrupowaniem strzeliłeś hat-tricka. Adam Nawałka może być zadowolony. Na pewno. Zawsze gdzieś tam, jeżeli napastnicy strzelają bramki, to jest powód do zadowolenia. Ja po jakimś tam gorszym troszkę okresie strzeleckim przełamałem się, strzeliłem 3 bramki. To myślę, że jest ważny moment w tym roku dla mnie, bo gdzieś tam to były pierwsze bramki ligowe w tym roku i wiadomo, te pierwsze są zawsze ważne. Tak, pierwszą bramkę strzeliłeś w tym roku chyba w Pucharze Danii. Tak, w Pucharze, ale w lidze to były pierwsze bramki w tym roku, stąd cieszę się, że udało się strzelić więcej niż jedną. To zawsze dodaje pewności siebie i później lepiej się gra. Jaką widzisz dla siebie rolę w tej reprezentacji? Na pewno chciałbym tu zostać jak najdłużej, tak? Przyjeżdżając tutaj z każdym dniem, z każdym treningiem chcę udowadniać swoją wartość, swoją przydatność, z każdą szansą w meczu również. Także tylko tak mogę tutaj zostać, tak? Cieszę się, że dostaję powołania. Ostatnio te szanse też się pojawiły, także chciałbym, wiadomo, jak już tutaj jestem, chciałbym jak największą wartość dawać na boisku, po to się przyjeżdża, no ale podchodzę też do tego szóstą głową i jeżeli dostanę szansę, będę robił wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. A czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że teraz napastnicy w kadrze mają trochę ciężko, bo są w cieniu Roberta Lewandowskiego? No na pewno Robert jest czołowym napastnikiem świata, także nie jest to najłatwiejsze rywalizować z Robertem, ale
gdzieś tam zawsze możemy grać obok Roberta, tak? I myślę, że o to trzeba walczyć i robić wszystko, żeby tam się znaleźć. A jakbyś się czuł, jakbyś był, no powiedzmy, na pozycji dziesiątki, grając razem z Robertem, Robert na dziewiątce? Znaczy, można powiedzieć, że większość swojego życia grałem na dziesiątce, tak? Dopiero ostatnie 3 lata gram jako napastnik, zostałem przesunięty i resztę grałem na dziesiątce, bądź jeszcze troszkę niżej. Dlatego nie będę miał jakiegoś tam problemu z przestawieniem się znowu na tą pozycję, bo gdzieś mimo tego, że gram w ataku, staram się często schodzić do środka i szukać gry z zespołem. Myślę, że nie powinno być z tym żadnego problemu. Dla kibiców w Polsce jesteś może na razie bardziej znany jako ligowiec, król strzelców. Jak chciałbyś być zapamiętany jako reprezentant kraju? Również jako osoba, która daje czegoś drużynie, tak? Coś, co nie jest tylko bycie na boisku, ale coś ekstra, także jeżeli uda mi się zagrać i uda mi się coś wprowadzić nowego, czyli bramkę, dać asystę, to będę z tego bardzo zadowolony. Jakie jest twoje największe marzenie związane z reprezentacją? Dostać się do Mistrzostw Świata. To jest moje największe marzenie na dzisiaj. Jeszcze nigdy nie byłem na wielkiej imprezie. Chciałbym tam być. No, mocno wierzę w to, że się to uda.